Stan zdrowia Masai pogarsza się z każdym dniem. Matka Kerema i Humaira robi specjalistyczne badania. Co wykażą? Lekarz nie będzie miał dla niej dobrych wieści. Elif, streszczenie odcinka 970 jest poniżej. Melek zaczyna martwić się o Elif, która w obawie o niepowodzenie w szkole nawet weekend poświęca na naukę. Z pomocą przychodzi im Asli. Wiedząc, że Elif jest ciekawa jej nowego miejsca pracy, proponuje, że zabierze dziewczynkę do holdingu, a po drodze spróbuje z nią porozmawiać. Gdy są już w pobliżu holdingu, dziewczynka upada i rani sobie kolano. Asli postanawia, że powinny wrócić do domu. Safak przyłapie Alef i Leman z Tufanem. Alef i Leman zauważają, że Safak już nawet nie jest w stanie patrzeć na Julaj. Domyślają się, że to zasługa Tufana. Mężczyzna nie chce jednak powiedzieć im przez telefon, jak do tego doprowadził, i cała trójka spotyka się w kawiarni. Los chciał, że właśnie wtedy przechodził tamtędy Safak. Kobiety w panice schowały się pod stół, dzięki czemu uniknęły wpadki. Maier informuje Ranę, że Kerem będzie nieobecny na zebraniu z dostawcą materiałów. Oboje knują intrygę, w wyniku której ma dojść do zawarcia umowy z firmą nieaprobowaną przez Kerema. Zaniepokojona zanikami pamięci, Masaid wykonuje rezonans magnetyczny. Wyniki wskazują na początki choroby Alzheimera. Przypominamy, że w emisji jest już ostatni sezon Elif. Melek i Elif udało się zbiec przed ludźmi Tarika. Wiodą teraz skromne życie, widma przeszłości nie do końca je opuściły. Parla nie poślubiła Kerema, ale zachowuje się jak jego żona i pani domu. Masaid ze smutkiem przygląda się całej sytuacji, nie mogąc pogodzić się z nieszczęśliwym losem swoich dzieci. Kobieta martwi się także o Elif i Serek, które nagle zniknęły z rezydencji. W domu zjawia się za to jej siostra, Kimet Ozłem Sawas, która ponad 30 lat temu uciekła z ukochanym i nie kontaktowała się z rodziną. Masaid nie posiada się ze szczęścia. Ta szykuje, planuje jednak zemstę. Elif, o czym jest serial? Melek pracowała jako służąca i zaszła w ciążę z synem bogatych pracodawców. Nie mówiąc ukochanemu o ciąży, odeszła z pracy. Kenan, przekonany, że kobieta go porzuciła, po pewnym czasie ożenił się i założył rodzinę. Tymczasem Melek urodziła córeczkę. Związała się z brutalnym pijakiem i hazardzistą, który postanowił sprzedać Elif gangsterom, by spłacić długi. Melek musi uciekać wraz z dzieckiem. Jej dawna koleżanka potajemnie zabiera Elif do domu jej biologicznego ojca. Elif, odcinek 970 we wtorek, 4 maja 2021 roku, o godzina 14 w TVP1. Sprawdź streszczenie odcinka 970.